Cześć wszystkim, z tej strony Breda, tu kolejny odcinek z serii FIFA 22 Road to Glory na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie kwalifikacje do oczywiście Food Champions do końca. Jeżeli na to pozwoli budżet, odblokujemy wreszcie tego Neymara Flashback. Neymara Flashback, który wygląda fenomenalnie i wprost idealnie wpasuje mi się do składu. Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jak właśnie ten Neymar będzie się mnie sprawował, zapraszam w tym momencie do subskrypcji właśnie na dole oczywiście. Sprawa, by ten guzik zamiast czerwonego stał się oczywiście szary. A ja, drogi widzu, zapraszam Cię już do oglądania tego odcinka. To wytrawniejsi widzowie zobaczą pewnie, że zmieniłem położenie kamerki. Mam nadzieję, że to położenie Wam się spodoba. Wydaje mi się, że bardziej ono pasuje jakby do kąta mojej twarzy względem ekranu. Nie wiem, czy to jest w ogóle ważne dla Was, ale dla mnie wygląda teraz estetycznie na pewno. A skład rywala jest niesamowity. Jest ten Neymar, o którym mówiłem. No mam nadzieję, że po nagrodach za te kwalifikacje uda nam się go oczywiście wykonać. No i zobaczmy, póki co nie przegraliśmy ani jednego meczu oczywiście w tych kwalifikacjach. Bodajże bilans to 3 do 0. Zróbmy teraz szybko 4. Teraz dobre dogranie do Kantony właśnie z użyciem obu bumperów. To rozegranie bardzo dużo daje. Patrzmy, Kantona i broni wszystko Van der Sar. Nie wyszedł rywal bramkarzem. Myślałem, że Kantona szczerze uderzy to z główki. Jednakże ten volley no nie był najgorszy mimo wszystko. Patrzmy, dobra piłka do Davida. To dlaczego on się nie ogarnął? David, no takie mecze za tobą. Oczywiście nie deprecjonuje jego pozycji w naszym składzie, bo to jest absolutna legenda. Ale zobaczmy, teraz rywal z kolei już rusza z kontrą. Tutaj jest Johan Cruyff. No też karta wybitna. Teraz dogranie do Neymara. Nie wiem, czy tam nie było spalonego. Był spalony na szczęście. Dobra, teraz akcja. Zobaczmy Kantona. Dziwna bramka, ale mam 1 do 0. Nie wiem, jakim cudem Kantona to skończył z półobrotu, ale bardzo mocno mnie to cieszy i kończy nam się to spotkanie, także wygrywamy tutaj pierwszy mecz. Dziwna akcja, mam wrażenie, że troszkę serwery nie chodzą za dobrze, z czego właśnie przykładem była ta bramka Kantony. Na szczęście Francuz zmieścił piłkę w siatce i mnie to cieszy jak najbardziej. Cieszy również czwarte zwycięstwo, także brakuje nam jednego meczu do kwalifikacji. No umówmy się, ta kwalifikacja była raczej formalnością, bardziej kwestia tego, czy będę chciał grać dalej, bo już jest trochę późno. Zaraz muszę odpalić oczywiście streama, jeszcze wam to obrobić, rzucić odcinek. Także dość sporo zachodu mam jeszcze, żeby się wyrobić. A jednak chciałbym mieć jak najlepsze nagrody, ponieważ po prostu chcę mieć dzisiaj już tego Neymara. Teraz mam dość poważną zagwozdkę, mianowicie grać dalej, czy odebrać nagrody i spróbować po prostu swojego szczęścia w tych nagrodach, które mamy, ze względu po prostu na brak czasu, aby resztę tych meczy dogrywać. Chociaż jak patrzę na te nagrody, to nie ma końców. Jeszcze te paczki są takie dość mocno średnie. Na tą rangę drugą, czwartą teoretycznie potrzebujemy jednego zwycięstwa, później dwa mecze można byłoby oddać. A jakie tu są paczki? No już dużo lepsze. To wbijmy tą rangę czwartą po prostu szybko. Przepraszam, jeżeli ten odcinek nie pojawi się na czas, tak jak jest to oczywiście wpisane w rozpisce, bo tak zrobiłem rozpiskę w opisie kanału, także jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy pojawiają się materiały, zapraszam Was tam właśnie bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj stream również w okolicach godziny 20, także również zapraszam. Rozpoczniemy sobie oczywiście Food Champions, do którego teraz się właśnie zakwalifikowaliśmy. Tylko niestety ta gra ma to do siebie, że nieraz rywala nie chce znaleźć przez bardzo, bardzo długi czas, zwłaszcza gdy ten bilans już jest bardzo dla nas korzystny. Jest to trochę martwiące dla osoby, która za chwilkę będzie miała niecałe 2 godziny na to, żeby obrobić materiał, wrzucić go Wam na YouTube'a i przygotować się jeszcze do streama. No troszkę mnie to ogranicza. I jej proszę, znajdźcie mi rywala jakiegokolwiek. Może to być nawet pros z rankingu Top 200 Division Rivals. Najwyżej przegram, trudno. Aha, no dobra. Jak widzicie, nieraz w tą grę nawet nie tyle, że nie da się grać, to po prostu się nie da zagrać. Be my guest. EA, po prostu. Także pomimo moich całych dobrych chęci musimy się wrócić tutaj i odebrać tą kwalifikację po prostu z miejsca, na którym jesteśmy. Ranga piąta, osiągnięta w 5 meczy, także wszystko wygraliśmy sobie na spokojnie. Można by było tutaj walczyć jeszcze o rangę wyższą, niestety ja na to, tak jak mówię, nie mam za bardzo czasu. Więc sobie odbierzemy to, co teraz mamy. Weźmiemy sobie od razu kwalifikacje. Oczywiście, że chcę wykupić, gdyż już za chwilę, przypominam jeszcze raz, stream oczywiście z Food Champions na moim kanale. Teraz zobaczmy, jakie będą te nagrody. Mam nadzieję, że umożliwią one nam zrobienie tego Neymara. No i zobaczmy, pierwsza paczka, mała złota paczka piłkarzy Prime. Chciałbym się tutaj ucieszyć. Aktualnie chyba nie ma żadnych kart eventowych do trafienia, bo oczywiście o 19 dopiero wjeżdża event związany z Road to the Final, ale tutaj będzie overall 85 bonucci, także mega dobry traf właśnie pod tego Neymara. No foder idealny, a co oprócz niego w paczce? Oprócz pięknego Włocha, jeszcze Hyberg i mu póki na duplikacie.
No paczka nie najgorsza w sumie. No i dwie paczki teoretycznie lepsze niż ta poprzednia. Zobaczmy, pierwsza z nich 12 złotych rzadkich kart. To nie muszą być zawodnicy, ale tutaj naprawdę są jakieś widoki. Zobaczmy, są oczywiście banery. Jest to John Stones 83. No to ten overall za bardzo nas nie ratuje, bo tam na Neymara został mi skład tylko 86. Oprócz Janka Kamyka i mamy totalnie, totalnie nic. No i zobaczmy, ostatnia paczka w tym mini, bardzo mini pack openingu. 12 znowu złotych rzadkich kart, żeby to był jeden walkout tutaj chociażby. Bardzo bym się ucieszył, walkoutu nie ma, ekrany to przynajmniej jakaś 85, a będzie to zawodnik, którego już mam tam w składzie nawet pod przepalenie tego Neymara, czyli oczywiście Lucas Hernandez. No szkoda jednak, że ten Bonucci choćby na pewno troszkę nas do tego Neymara przybliża. No i znowu, zawartość tej paczki poza Hernandezem nikła. No i ten skład na Neymara złożony. Aby zdobyć Neymara, będę musiał Neymara przepalić. Stwierdziłem, że nie ma sensu zostawiać tej jego karty ocenionej na 91. Oczywiście piękna historia, trafiony na live swojego czasu. Ten traf nawet był u Leszka w shotach. Pozdrawiam cię Leszek bardzo serdecznie z tego miejsca. Wiem, że byłeś na ostatnim live choćby. Także bardzo, bardzo mi z tego tytułu było miło. Niestety ja właśnie z tym trafem, z tym Neymarem będę musiał się pożegnać, ale wymieniamy go na Neymara lepszego według mnie, w mojej opinii, na tą pozycję, na której u mnie będzie grał, czyli na lewe skrzydło. A cały skład prezentuje się następująco. Tutaj z pierwszego zespołu poza Neymarem nikogo totalnie nie przepalamy. Kupiłem tylko Arka Milika za 22 tysiące, a reszta to są karty niewymienne, trafione. Także jak najbardziej 22 tysiące za lepszego Neymara brzmi spoko, bo poprzedni skład też był z kart oczywiście niewymienny. No i zobaczmy teraz tą piękną animację walkoutu. Piękny Brazylijczyk, chyba jedna z lepszych kart na lewe skrzydło aktualnie w grze. Oczywiście Neymar flashback zrobiony, więc jest naprawdę kolejny piękny zawodnik, kolejna piękna historia, to chciałem powiedzieć, zawodnik fenomenalny, może niekoniecznie, nie to oceniać, czy piękny, może tak, po prostu mamy kolejnego zawodnika z absolutnego topu, który mimo o 4 niższej oceny ogólnej będzie grał o wiele, wiele lepiej niż ten Neymar, którego miałem wcześniej. Szkoda tylko, to już poruszał PLKD też na swoim odcinku, że ten Neymar nie ma tego odmłodzonego game face'u, tylko ma brodę, ma te swoje aktualne włosy. No gdyby miał taką czuprynę jak na tej karcie, flashback byłoby na pewno ciekawiej. Ale ja nie narzekam, przejdźmy może jeszcze do jednego meczu w Division Rivals, takiego testowego, gdzie tego Neymara sprawdzimy na najwyższym możliwym poziomie, bo na poziomie top 5000 graczy na świecie, na którym się przynajmniej jeszcze wczoraj znajdowałem. To mogło się zaktualizować, ale zaraz wszystko sprawdzimy. A ja bym zapomniał, że tu jest jeszcze jedna paczka do tworzenia. Minimalna ocena ogólna 8.1. Zobaczmy, czy z tego coś może polecieć. Ten Neymar się może jeszcze zwrócić. No nie zwróci się. Będzie to francuski środkowy obrońca Clément Longley. Okej. My natomiast przejdźmy już teraz do Division Rivals. Jak widzicie, ranga 6100, także ten poziom nieco wzrósł, ale to jest normalne na początku sezonu, że wraz z postępem punktowym po prostu te miejsca wyżej ocenione będą wymagały większej ilości punktów. Ja nie grałem od wczoraj w ogóle, więc te punkty zostały na stałym poziomie 1831 póki co. Zagrajmy kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wreszcie jakiś przeciwnik z lepszym skill ratingiem, bo póki co to ja za pojedyncze zwycięstwa dostaję tylko i wyłącznie 11-10 punktów, więc chciałbym wreszcie dostać jakiegoś rywala z takiego nieco lepszego poziomu, aby mógł sobie trochę tych punktów zdobyć, po prostu nie znaleźć, tylko zdobyć, bo uczciwą grą po prostu będę je zdobywał. Natomiast teraz jeszcze dodajmy oczywiście naszego Neymara na lewe skrzydło. Neymar dodany. Dla lepszego zgrania zmienimy mu jeszcze pozycję, a do tego damy mu jeszcze styl gry kończący. Może nie chciałbym go docelowego mieć na tym właśnie stylu gry, ale mamy to w klubie, więc niech będzie. Znajdźmy rywala. Chyba naprawdę coś jest nie tak z tym matchmakingiem, bo znowu rywala szuka mi 2 godziny. Spróbujmy jeszcze raz po prostu. Wow, wreszcie dostajemy rywala. Nie wiem ile czekałem, z 20 minut? Naprawdę, masakra dzisiaj jest jakaś. Ale już tylko pozytywna energia, zobaczmy skład rywala. Jest on nie najgorszy zdecydowanie. Nie jest to taki typowy skład na elitarną dywizję, gdzie wszyscy mają najczęściej o wiele droższy skład ode mnie. Ale jest jak najbardziej składzik solidny, kilka dobrych nazwisk. Ten Renato Sanchez, jeżeli macie go w klubie, polecam wam go szybko jeszcze sprzedać, bo zaraz wyjdzie jego lepsza wersja i poleci na łeb, na szyję. Już trochę spadł, bo słyszałem, że ma po prostu się znaleźć w tej drużynie Road to the Final, bodajże z Ligi Europy, tak, bo Lille już chyba nie gra w Lidze Mistrzów, chociaż mogę się mylić. Patrzmy, Messi. Chciałem przy słupku. Rywal wziął pauzę, jeszcze jakieś zmiany pewnie będzie robił w taktyce, może, nie wiem. U rywala zszedł Vinicius Junior, więc zastanawiam się tylko, kogo on tam wpuścił. Zobaczmy, ten nowy Neymar, on jest dużo szybszy. Zobaczmy, co potrafi.
Chciałem już nie uderzyć na zielonym, ale zablokowany. Mój błąd teraz, zobaczmy Mbappé. Co tu się dzieje? Co jest? Zobaczmy Neymar. Jego pierwsza taka akcja, można powiedzieć. Renato Sanchez go nie dogania. Dobrze zwodzi teraz rywali. Jeszcze Neymar. Szkoda. Zobaczmy Messi. David, 1-0. On się nie myli, David jest po prostu niesamowity. No już naprawdę potężną ikonę sobie tutaj wypracował. Status potężnej ikony sobie wypracował oczywiście w naszym zespole Kanadyjczyk. Fenomenalna piłka, ten Kunku, zobaczmy Messi. Messi, tu już jest pole karne. Messi broni wszystko. Bramkarz rywala, myślałem, że ta piłka wejdzie tak w stylu FIFA 21 po krótkim słupku, bardziej nawet FIFA 20 chyba. Niestety nie tym razem. Patrzmy, Neymar, no nie no, ta wrzutka zbyt głęboka akurat. Pusta bramka, 2-0. Fenomenalna akcja w naszym wykonaniu. Mega mądrze się tam Cantona zachowałem. Nie chciałem nic strzelać z tak ostrego kąta. Wolałem sobie wypracować pewną sytuację i mamy 2-0 po pierwszej połowie. No i wydaje się, że westniemy się znowu jeszcze wyżej w tym rankingu. Pytanie, jaki jest właśnie skill rating rywala jeszcze. Martwi mnie tylko trochę to, że Neymar póki co jest dość niewidoczny. Ale on nigdy jakoś za bardzo w tym naszym składzie nie błyszczał, nawet w tej wersji złotej. Ha, i chyba powiedziałem to w idealnym momencie. Wreszcie Neymar z okazją strzelecką. Zobaczmy, Neymar, no czuć u niego to lepsze tempo, to na pewno. A, szkoda. Jeszcze tu się coś dzieje, zobaczmy. Ciekawy mecz bardzo. I 3-0. Prosta akcja, ale jak bardzo skuteczna. Asysta Neymara. No i w tej drugiej połowie na pewno Brazylijczyk lśni nieco bardziej. I brawo rywal. Wiedziałem, co zrobi raczej. Niestety nie w tempo się przesunąłem. No i Zakaria once to watch. Once to watch. Headliner oczywiście. Zrobiony z wyzwań nas tutaj ukansza. Naprawdę, Blon jest też fenomenalną kartą. Wielu z was się dziwiło, dlaczego zamieniłem Guendouziego na Blonka. Szczerze powiedziawszy, mi się gra nim lepiej. Patrzmy, Neymar już w tańcu. Trochę się w nim pogubił. Po prostu Brazylijczykowi muzyka w tańcu nie przeszkadza, ale kilka dobrych ruchów zrobił. Nawet dobrze się zaprezentował. Jak na debiut, gdzie ja się uczę grać tą kartą na nowo troszkę. Wiadomo, to jest Neymar dalej. To bardzo dobry występ. I kończy właśnie nam to spotkanie. Wygrywamy kolejny mecz Division Rivals. Kolejny mecz, który nie był zbyt ciężki, bo wygrywamy go 1-3, a tak naprawdę zbyt dużo tutaj trudu nam nie sprawił rywal. No myślę, że jak najbardziej jest to dobra przesłanka przed Food Champions, które już za chwilkę na streamie o godzinie 20. Pamiętajcie o tym, żeby wbić, zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Skill rating rywala nie był najwyższy, wy tego nie widzieliście, bo zbyt późno włączyłem nagrywanie, to było 1609 chyba, także bardzo, bardzo niski skill rating, tylko 8 punktów za to zwycięstwo. Więc ta droga do tego ewentualnego top 200, na które nawet nie liczę, tylko bardziej w sferze marzeń się ono znajduje, bardzo, bardzo długa, jak będziemy takich rywali dostawać. Które nam to daje miejsce w ostatecznym rozrachunku? Zobaczmy jeszcze przed końcem tego odcinka. Jest to miejsce 5530, także 5530 miejsce aktualnie na świecie. Jest to fajna ranga, wiem, że stać mnie na więcej. Na pewno myślę, że na spokojnie w tym tygodniu dobijemy może do 2000, 3000, byłoby to super. Natomiast ja w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję wam za ten odcinek. Zapraszam już za chwilkę na live'a o godzinie 20 właśnie, na którym będziemy rozpoczynać sobie Food Champions. Oczywiście nadzieje na pierwszą rangę są żywe, bo jeszcze ani jednego meczu nie zagraliśmy. Może wreszcie to będzie ten tydzień, gdzie tą pierwszą rangę uda się wbić. Jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach do góry. I co? Widzimy się już za chwilkę na live'ie, a w odcinku oczywiście już jutro. Cześć!